Witam Państwa serdecznie, Łukasz Kostyk, firma Top Farm Zagro. Jest ze mną dr Dariusz Majchrzycki, Danko Hodowla Roślin. Cześć Darek. Witam Cię. Szanowni Państwo, znajdujemy się na polu produkcyjnym pszenicy Hondia. O pszenicy Hondia powiedzieliśmy naprawdę już bardzo dużo. Jest to pszenica znana naszym klientom od 5 lat. Darku, podsumowując, tylko krótkie cechy tej pszenicy. 5 lat na rynku i bardzo duża popularność wśród rolników to znaczy, że odmiana charakteryzuje się wieloma korzystnymi cechami. No, najważniejsza z tych cech to oczywiście bardzo dobra plenność oraz bardzo dobre parametry jakościowe ziarna. Wiemy też, potwierdzili to Państwo w swoich uprawach, że jest to odmiana bardzo zdrowa, bardzo uniwersalna, nadająca się na stanowiska w całym kraju i to chyba potwierdza popularność tej odmiany. No właśnie, wspomniałeś o bardzo dobrej zdrowotności. To, Szanowni Państwo, jest niezwykle istotny aspekt z punktu widzenia ekonomiki produkcji, a w tym roku wielu rolników doświadcza dużych problemów z presją chorób, zwłaszcza rolnicy, którzy gospodarują na północy czy południu kraju, którzy doświadczyli ogromnych ilości opadów, może intensywnych, punktowych, sprawia to, że kłosy są porażone wielu pszenic fuzariozą kłosa. Jak spojrzymy na to pole, czy na pewno jak spojrzycie Państwo na pola swoje, gdzie macie Hondię, nie ma porażenia fuzariozą kłosa. Wiemy, że ten rok stoi pod znakiem bardzo dynamicznych zjawisk pogodowych. Najpierw było bardzo sucho, później były bardzo intensywne deszcze. Wiele plantacji poległo. Jak Hondia się zachowuje w tych warunkach? Hondia ma bardzo dobrą odporność na wyleganie, także myślę, że plantacje produkcyjne u rolników w większości pewnie przypadków są w dobrej kondycji i nie wyległy. Zwróćcie Państwo uwagę, plantacja produkcyjna jest prowadzona przez nas bardzo intensywnie. Nawozimy tutaj około 200 kg azotu w czystym składniku. Oczywiście stosujemy regulatory wzrostu, ale potrafiliśmy utrzymać ten ład. Także jest to kolejna z wielu cech, które sprawiają, że warto wybrać odmianę Hondia. No właśnie, żeby uzyskać te wszystkie cechy, Danko, jako hodowla roślin, tworzycie genetykę. Nasi klienci często skarżą się, że nie odnajdują tych cech w swoim materiale siewnym, który rozmnażają w następnych pokoleniach. Czy zachowanie tej genetyki jest tak ważne? Czy to ma, że tak powiem, wpływ na to, którego pokolenia klient kupuje materiał siewny? Tak, oczywiście. Im wyższy stopień odsiewu, tym wyższa plenność. Ponadto my jako hodowca tworzymy genetykę. Ziarno, które rolnik wysiewa, to jest tylko nośnik tej genetyki. I bardzo ważne jest to, aby to ziarno było dobrze przygotowane do siewu. Bo sama genetyka to nie wszystko. Jeżeli nie będziemy mieli dobrze zaprawionego, dobrze wyczyszczonego ziarna, to nie jesteśmy w stanie uzyskać tego, co możemy uzyskać z danej odmiany. Czyli rolnik sam sobie podkłada nogę tak naprawdę, nie kupując kwalifikatu. Dokładnie tak. Myślę, że koszt, który jest związany z zakupem nasion kwalifikowanych, jest niewspółmiernie niski w stosunku do efektów, które można uzyskać w postaci wyższego plonu. No i jeżeli kupuje rolnik bardzo dobrej jakości materiał siewny przygotowany przez Was, przez firmę Top Farms, to może precyzyjnie stosować normy wysiewu, czyli ma dane dotyczące parametrów siewnych i precyzyjnie może wysiać odmianę i dalej precyzyjnie prowadzić łan. Szanowni Państwo, podsumowując, stawiajcie na sprawdzone odmiany, odmiany, które sprawdzają się u Państwa na polach, potwierdzają właściwości, o których mówi hodowca. Kupujcie je z pewnego źródła, siejcie kwalifikat, bo tylko wtedy jesteście w stanie uzyskać tak naprawdę to wszystko, o czym Państwu mówimy. Darku, coś możesz dodać? Życzę Państwu wysokich plonów, zdrowych plonów, dlatego że jest to w tym roku niezwykle istotne. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.